Dobra, Marcin, słuchaj, jakie emocje towarzyszą przed pierwszą galą Malco Masters? Jest to coś nowego? Coś nowego. Ja się dziwnie czuję, bo na przykład gala MMA, takie spięcie, stres jest, choć co taki podbudowany, tu coś, a tu... O, to come on, nie? Tak, no, bo stres, taki na luzie. Czysto teoretycznie nie wiadomo, w sumie wszyscy jesteśmy zdziwieni, bo nie wiadomo, jakie będą jeszcze konkurencje do końca, jak to wszystko będzie się rozwijało. Ja czy ty możesz coś właśnie nam zdradzić, nie, nie tak mogę. Powiedzieć? Musicie to zobaczyć. A few minutes later. Przychodzi uderzenie. Także to przypomina. Powiedz mi, bo jesteś już po tym pojedynku. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze. Tak, konkurencja cholowa. A few moments later. Kurde. No dobra, no to powiedz, a chciałbyś jakieś na fejmie zawalczyć? Czy planujesz w ogóle jakąś walkę? Na fejmie? Nie wykluczam. Ja jestem otwarty na każdą propozycję. I każę federacji. Frikowe oczywiście. Frikowe. Tylko frikowe. No jak tam te twoje walki? Jak to z tym jest? Teraz masz kontuzję. Tak zrozumiałam, tak? No ja się poddaję. Nie poddajesz się? Moje umiejętności są o tyle wyższe. Kurde, nie powinienem to przegrać. Co zrobiłeś? Zapomniałeś? Nie powinienem to przegrać. O tyle. Rozumiem. A few moments later. Wow! Od samego początku Lupa miał przewagę. Starszy błąd, ale nic, co mam powiedzieć. Czy był za szybki? Nie chodzi o to, ja kurde zrobiłem błąd. Jeden błąd i... Czy mógłbyś powiedzieć jaki? No dałem się trafić. A mogłem wejść od razu w nogi i tego nie zrobiłem, jestem wkurwiony, nie? No właśnie, czego zabrakło, żebyś po raz pierwszy spróbował swojej najmocniejszej broni, czyli zapasów? No właśnie, to jest to, że tego nie zrobiłem, nie? We'll be right back.